przed nami jeszcze, no wydaje mi się też dosyć ważny tekst Bożego Słowa, który jest nieważny. Ale w tym temacie naszej tożsamości wydaje się, że trzeci rozdział Jana też wnosi sporo. Tutaj naszkicowałem troszkę, tak jak wstępnie widzę fragmenty od 1 do 6 rozdziały. Już o pierwszym, o prologu z Jana 6 trochę mówiłem, że one się tak dopinają w tych kwestiach. Tu jest coś pomiędzy jeszcze. Tego nie określam jeszcze, bo jeszcze chaos widzę, że tak powiem. Natomiast trzeci rozdział mi się ułożył w takie dwa fragmenty. Sytuacja tak sama, jak mieliśmy w pierwszym. Są przyjęli, którzy nie przyjęli. Coś jest w kontraście, nie? Tutaj kontrast jest nieco inny, który ja widzę, bo jak wnikniemy w jakąś główną ideę wersetów od 1 do 12, to tam jest narodzenie do życia. Tu jest narodzenie. A tutaj jest śmierć do życia. Tu jest pokazane, że coś się musi narodzić, żeby żyło, a tutaj, żeby ktoś żył, ktoś musi umrzeć. Nie? Czyli jest kontrast według mnie narodzin ze śmiercią. Zarówno narodziny, jak i śmierć są w tym pozytywnym akurat aspekcie, bo są jakimś warunkiem tego nowego życia, o którym mówimy, tego nowego stworzenia, nowego narodzenia, bo to cały czas jesteśmy w tym obszarze tematycznym. Także i jeśli jesteśmy jeszcze przy obserwacjach nad tym tekstem, bo tak przy okazji powiem, że jak się wchodzi w tekst, nawet tekst bardzo znany, no to zawsze zaczyna się od obserwacji. I ja dostrzegłem, że w bardzo znanych tekstach przez obserwację Bóg mi odsłania rzeczy, których wcześniej nie widziałem. Więc niech to będzie zachęta, żeby nigdy nie myśleć, że już mam domknięte wszystko do końca, bo to jest niemożliwe. Więc obserwujemy. Po obserwacji idzie coś, co się nazywa interpretacja. I na trzecim kroku jest zastosowanie. Interpretacja to jest, co to znaczy, o czym tu jest, co to pisze, jakie to ma sens dla mnie, nie? Jakie miało znaczenie dla tamtych, powiedzmy. Nie? To już wchodzę trochę w zastosowanie, ale tekst muszę zrozumieć, nie? Muszę go zrozumieć, bo żeby zastosować, muszę zrozumieć. Bo jak nie zrozumiem, to nie zastosuję, no bo... I taka jest zasada, więc obserwacja. I będąc w obserwacji, ostatnio zaobserwowałem, a później się okazało, że nie byłem pierwszy, który to zaobserwował, bo dopiero później zobaczyłem w komentarzach, że inni też to zaobserwowali, że od 13 wersetu to już nie jest wypowiedź Pana Jezusa, tylko tu jest narracja Jana. To jest narracja Jana. Mi się to rzuciło w oczy, że od 13 wersetu jest narracja Jana, a do 12 wersetu jest dialog Pana Jezusa z Nikodemem. Zachęcam, nie chcę, żeby w tej chwili ktoś się ze mną zgodził albo nie zgodził, bo to zostawiam sprawę otwartą, ale spróbujcie spojrzeć na ten tekst w taki sposób, że od 13 wersetu jest komentarz Jana, narracja Jana, a do 12 jest dialog Pana Jezusa z Nikodemem. Przez to mi to wyszło też. To wcale nie było takie oczywiste, że te dwa klocki będą tak mniej więcej ułożone. Że mówię króciutko, jak się czyta tekst grecki bezpośrednio, to lepiej to widać. Od 13 wersetu rzeczywiście mamy do czynienia troszeczkę z innym stylem, jak do 12 wersetu. Więc tak. To by był jeszcze dodatkowy dowód na to, że to już jest tutaj komentarz. Tak. I myślę, wydaje, że ma to znaczenie przy obserwacji, przy w ogóle takim patrzeniu, ma to znaczenie, żeby znaleźć granicę tekstu. A to też wcale nie jest takie proste, że tu jest o 1 do 12 jakaś granica. Ja mówię, ja to zaobserwowałem i od 13 widzę już nową odsłonę jakby fragmentu Biblii i przez to one inaczej rozmawiają ze sobą te teksty. Tak to zobaczyłem. Ale też zaczynamy od przeczytania. Teraz może ja przeczytam. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu,
Wiem, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli Bóg nie był, Bóg z nim by nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiadając, Nikodem rzekł do niego: jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że co wiemy, to mówimy, co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale nie przyjmujcie naszego świadectwa. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, jeśli będę wam mówił o niebieskich? Ja tu już widać, że ma, widzicie już A, B, A1, ale to tak jeszcze może no, nie być to dobrze, znaczy uzasadnione samym tym, z tymi akapitami, które zrobiłem. Natomiast chciałbym zapytać tak o taką rzecz. Czy to, że przyszedł w nocy, to znaczy, że właśnie, że był taki strachliwy, żeby ktoś go nie rozpoznał, że się kontaktuje z kimś, kim się nie powinien kontaktować tak oficjalnie. Bo są, jest jeden pomysł jest właśnie taki, że przyszedł w nocy, żeby go nikt nie widział, żeby był taki incognito. Nie? No, jakoś mi trudno w to uwierzyć, powiem szczerze. Aczkolwiek być może jest taka myśl. Dla mnie ważniejsza chyba jest, że wieczorny czas to był dobry na rozmyślanie, po całodniowym zgiełku, po całodniowych tak różnych działaniach. Marek ma jeszcze, no proszę. Tam nie było zgiełku, bo to jest dzień po szabacie. Aha. I skończył się szabat, poszedł do niego. Mhm. Szabat się kończy wieczorem. Mhm. A może właśnie dlatego, że to był szabat. No właśnie, więc niekoniecznie, bo te argumenty, że tak nie chciał, żeby go widziano, niekoniecznie trzeba się do niego przywiązywać, nie? Bo to... Dobrze, to jest druga sprawa. Znaczy pierwsza sprawa. Druga sprawa to, jak zaczyna rozmowę Nikodem? Zwróćcie uwagę. I pytanie moje do was w tym momencie, czy odpowiedź Jezusa w jakikolwiek sposób nawiązuje do tego, co powiedział przed chwilą Nikodem? Nikodem mówi: wiemy, że od Boga jesteś, bo nikt by nie mógł takich czynić. A Pan Jezus odpowiada: kto się nie narodzi na nowo, nie może użyć Królestwa. Nie ma celu. No ale normalna rozmowa to jest taka, że ktoś coś mówi, ktoś do tego się odnosi. Nie jest tak, że dzisiaj jest ładna pogoda, a Kowalski złamał dzisiaj nogę. I teraz idzie ciąg dalszy tej rozmowy. Na Onecie zauważyłem, że coś tam gdzieś wydarzyło. A następny fragment rozmowy: dzisiaj rybki w moim akwarium sobie pływają tak jakoś niespokojnie. No i to, czy to jest rozmowa? No i tu jeszcze w jaki sposób chcemy wyszczyć Jezusa, nie? Coś powiedział Nikodem i coś odpowiedział Jezus. Czy to się klei? No o to mi chodzi, nie? Zdichu może... Może tam jeszcze było więcej słów między tym, ale Janusz tego nie ubił. No bo Nikodem mógłby zapytać, ale o czym ty mi chcesz mówić? No i tak zapytał. Gdyby nie zajarzył, ale chodzi o to, że przede wszystkim miał też takie wrażenie, jak oni by się już wcześniej dobrze znali, bo on tu przychodzi, wpada na Jezusa i bez jakiegoś powitania, bez tej kurtuazji, tylko od razu przechodzą do rzeczy, więc
my tu dużo, no tak jak to ktoś kiedyś powiedział, że Biblia więcej nie mówi niż mówi. Ale gdyby się skupić na tym, że jednak mówi to, co chciała powiedzieć. Tak. Znaczy mi się wydaje, tak analizując całą perykopę, czy cały kontekst tego trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, na przykład w 11 wersecie Pan mówi: Amen, amen, mówię Ci, że co wiemy, mówimy i co użyliśmy, poświadczamy i świadectwa naszego nie przyjmujecie. To za chwilę, przepraszam. Ale dlaczego nawiązuję do tego wersetu? Bo to jest też odpowiedź, czy te wersety, czy ten dialog, ta konwersacja, czy ona w jakiś sposób jest spójna. Ona jest spójna. Tutaj Pan Jezus nie porusza jakiejś nagle zupełnie innej myśli, tylko ja tutaj osobiście widzę wyraźnie osadzoną sytuację. Pan Jezus wiedział, znał problem tego człowieka Nikodema. No dobrze, spróbuję w takim razie określić problem Nikodema z tego, co on powiedział. Bo Jezus się jakoś odniósł tak jakby trochę w poprzek tego, co on mówi, nie? Pozornie. Pozornie, bo wydaje mi się, że w tym jest pewna logika. Na co, Boże tak, na co kładzie nacisk Nikodem w tym, co powiedział? No, kładzie nacisk na to, że dzieła, które wykonuje Pan Jezus, świadczą o nim. Cuda, rzeczy zewnętrzne, dzieje się. O, to ty musisz być nauczycielem. A Pan Jezus mówi, wiesz co, ważniejsze skupić się na tym, co się dzieje wewnątrz, co jest duchowe, nie? Nie koncentruj się na tym, co tak widzisz na zewnątrz, bo to cię może zmylić, to może pójść nie tam, gdzie trzeba. Czy naprawdę rozumie to, co no, tu jest istota w duchu, gdzieś coś się ma z tobie zadziać innego, w innym wymiarze. To dopiero jest, to tak wstępnie. No. To jest typowe dla Jezusa, bo w innym miejscu w Łukasza, że błogosławione ciało, które cię nosiło i piersi, które ssałeś, a Jezus jakby z innej beczki mówi, bardziej błogosławieni są ci, którzy słuchają słowa mojego. Tak. Ale tu się czuje spójność tego, tej wypowiedzi i tej. Tutaj poznanie jakaś tak spójność gdzieś umyka na pozór, ale ona jest. Ale to też może wynikać z tego, że Żydzi również w pierwszym wieku, to szczególnie się mocno umocniło po niewoli babilońskiej, oni, jeżeli chodzi o pojmowanie Boga, Boga Izraela, nigdy nie traktowali Boga w pojęciu abstrakcyjnym. Oni myśleli abstrakcyjnie, ale abstrakcjonizmu nigdy nie traktowali w stosunku do Boga. I to też może tłumaczyć, dlaczego Nikodem zajął takie stanowisko, że się skupiał na tym, co zewnętrzne. Dobrze. Czyli... Właśnie tam jest zapowiedziane, nie? Że oczyści od bałwanu i stworzy nowe serce. I tu właśnie... Do tego nawiążemy jeszcze, nawiążemy to pomału. Chodzi o to, na razie chciałem pokazać, żeby widzieć tą jakąś logiczną, spójną budowę, a niekoniecznie, że jest oderwana jedno od drugiego. Dobra. No. Że w tym momencie wypowiedź Pana Jezusa jest w pewnym sensie próbą korekty, nie tyle jako przeniesienia z tego, że nie patrz na to, co zewnętrzne, ale na to, co wewnętrzne, tylko może popatrz, a może określ to, co jak mnie określasz, że jestem mistrzem i kimś, kim się posługuje Bóg, jest dalece niedoskonałe wobec tego, kim jestem i mogę się dla Ciebie ukazać. Bo to jest pytanie, bo ten dalszy... Przepraszam, muszę przerwać ten wątek. Dziękuję. W każdym razie... To pytanie jest, no. Być może właśnie Nikodem miał taki problem, jemu się tam nic nie zgadzało, bo tak, z jednej strony widział, że Jezus czyni wielkie Boże rzeczy, a z drugiej strony łamie sabat, naraża się faryzeuszom, naraża się arcykapłanom, czy kapłanom, nie arcykapłanowi. I to się jakoś tak mija do tego całego wyobrażenia człowieka Bożego. Okej. Dobrze, w każdym razie lekcja z tego dla nas, nie tylko na ten fragment, ale na wszystkie dialogi Pana Jezusa, żeby nie myśleć sobie, że jak są myśli pozornie oderwane od siebie jedna pod drugą, to nie ma w tym logicznego związku. I problem my możemy mieć, żeby ten związek zobaczyć, ale ja zakładam, i myślę, że takie założenie jest właściwe, że jak się toczy jakiś fragment, to wszystko jest spójne między sobą. To nie są różne wypowiedzi Jezusa, takie każda z innej parafii. I on powinien umieć zrozumieć. Dobrze, to do tego dojdziemy. To ja na razie chciałem tylko, bo dla mnie z tego pewna lekcja wyniknęła, że widzę pozornie, że coś mi się tu nie zgadza. A to mówię pozornie, to w mojej głowie się nie zgadza, a nie w tym, co tam jest. I właśnie warto się wysilić czasami, żeby poszukać tego logicznego związku między poszczególnymi fragmentami, to jako pewną,
pewną metodę dociekania nad Biblią. Dobrze, ja przepraszam, tak poganiam, ale mamy jeszcze tylko pół godziny z hakiem, a dwa fragmenty dosyć spore, więc chciałbym, żebyśmy weszli nie do środka. Pierwszy rozdział, trzeci rozdział od 1 do 5, to w ogólnym zarysie zobaczyłem, że to Nikodem uznaje w Jezusie nauczyciela pochodzącego od Boga, a Pan Jezus stwierdza, że bez ponownego narodzenia nikt nie wejdzie do Królestwa Bożego. Taka jest gdzieś ogólna myśl tego fragmentu. Oczywiście Nikodem jest pełen wątpliwości, pełen pytań, niezrozumienia, o co właściwie tutaj toczy się ta cała dyskusja. A na wątpliwości Nikodemo Jezus odpowiada: jesteś nauczycielem, a tego nie wiesz. Zastanowimy się, co mógł wiedzieć ten nauczyciel, a czego tutaj akurat nie uzewnętrznił, co powinien wiedzieć. Przyczyna tego stanu rzeczy też świadectwo naszego nie przyjmujecie. Nie? Czyli on miał coś w Starym Testamencie i miał nauczanie Chrystusa, którego nie przyjął. On nie przyjął jako faryzeusz, powiedzmy, i jemu podobni, powiedzmy, bo on jest reprezentantem jakby szerszej grupy, mówi: nie przyjmujecie, mówi drzwi mnogie, nie? Czyli mówi o nim, a przy okazji jeszcze do jego kolegów. No i w środku Pan Jezus powtarza: musicie się na nowo narodzić. Narodzony z ducha jest jak wiatr, o którym nie wiemy, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tutaj też trzeba zrobić małą uwagę dotyczącą tego fragmentu środkowego. Pierwsza rzecz to: musicie się na nowo narodzić. To jest tryb rozkazujący, czyli tak jakby stwierdzenie, że dziecko musi się narodzić. Ma podjąć działania dziecko, żeby się narodziło. Czy o to tutaj chodzi? Ja ci wzywam. Musisz się ponownie narodzić. Czyli co mam zrobić? Co mam zrobić? Rozumiem, że taka jest reakcja. Jak mam coś, muszę coś zrobić, to co mam zrobić? Przepraszam, właśnie Krzysztofie mówię, że w tamtym wersecie? Mówię o 6 do 8. Pan jest: musicie się na nowo narodzić. Ogólnie taka myśl. Na razie mówię ogólnie, ale jest tam dokładnie takie sformułowanie. Ale pytanie, bo przed chwilą mówiliśmy, czy ktoś narodzony na nowo, to on decyduje o tym, że się narodził? Czy to jest dzieło Boga w nas? Żeśmy sobie już rozstrzygnęli w zasadzie, że to Bóg nas zdradza, a my dopiero podejmujemy jakby dalsze działania po narodzeniu. A tutaj jak gdyby tobie każe się narodzić. Mówię jakby. Bo pytanie, czy rzeczywiście tutaj jest ta myśl. Nie wiem, czy rozumiecie, tak, o czym... Z Bogiem, bo skoro zakładając pewnik tego, co tutaj wiedzieć, że Nikodem wszystko wiedział, jak jest Bóg, tak? Mm-hmm. Jak mu mówił, a Bóg mówi: no dobra, wszystko wiesz, ale wejdź głębiej w siebie, czyli wejdź w relację ze mną, tak? Mm-hmm. Czyli tak to rozumiem. Na pewno ta myśl będzie się przewijać z pewnością, natomiast mi chodzi o samo sformułowanie. Tak, jakbyśmy z greki przetłumaczyli na język polski, to tam nie ma musicie. To jest też ciekawy wątek. Ponieważ można to mniej więcej przetłumaczyć: trzeba wam zrozumieć, zostać zgodni. No. Bo wyraz musicie, to zupełnie inny wyraz w grecku. Tak. W każdym razie on jest... Przejmujecie takiego narodzenia. Trzeba wam, tak. No właśnie. To, że to człowiek musi dobrze stać. Tak? No, bez ale to, nawet... Że został... Nie. Jeżeli byłoby takie przesunięcie, to nie. To byłoby ogólnie określone... Że trzeba się narodzić. Nie kto będzie sprawcą narodzenia. Koniecznie. No. W każdym razie, ale nawet gdybyśmy pozostali przy stwierdzeniu: musi się narodzić, to jak powiem takie zdanie: żeby dziecko żyło, musi się narodzić. To nie mówię, co dziecko ma zrobić, a żeby ono żyło, musi się narodzić, nie? Tyle. No. No. Więc chodzi o to, żeby... Akcentuję to myśl, bo to jest ważne, żeby nikt nie myślał, że coś zrobi, to się narodzi. Nie ma takiej opcji, żeby żeby stworzenie mogło spowodować, że zaistnieje i żeby dziecko mogło spowodować, że przyjdzie na świat. No to jest wyższe decyzje, są jak gdyby w tej materii, nie? Wyższa instancja musi spowodować to, żeby to się zadziało. To jest ponadczynna czy bierna. No. Dobrze. I teraz spróbujmy wejść w szczegóły. Ja to widzę w ten fragment od 1 do 5, taki jakby czteroczęściowy. Przy czym pierwsza część to jest głos Nikodema,
czyli w wersetach od 1-2 mówi Nikodem i w wersecie 4 mówi Nikodem. I odpowiedź Jezusa jest taka, no prawie że identyczna po pierwszej frazie i po drugiej frazie. Tośmy już czytali właśnie ten fragment przed chwilą. Na to stwierdzenie Nikodema, że Jezus jest nauczycielem od Boga, Jezus mu odpowiada: zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A czwarty werset, znowu wraca Nikodem. Jakże się to może stać, kiedy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki i urodzić się? A Jezus dokładnie tak samo odpowiada. Zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Czyli Nikodem mówi o dwóch różnych rzeczach, a Pan Jezus mówi tak dwukrotnie, z naciskiem, z akcentem podkreśla wielką, wielką wagę. Ale ty już jakby Jezus wyjawia, na czym polega ten nowonarodzenie przez ducha. No właśnie to narodzenie z wody i z ducha, przed chwilą jak komentowaliśmy Efezjan, nie wiem, czy pamiętacie, 5 rozdział, ja powiem, że mieć to w tyle głowy, że Pan Jezus oczyścił kąpielą wodną przez słowo. Nie? Więc metafora wody jest obmywania, obmycia. Nie? A mówię, to nowe narodzenie ma i nowe stworzenie ma więcej tych metafor, nie? Bo obmycie to też jest, mieści się jak gdyby w tym aspekcie znaczeniowym. To nie jest ta przełożenie obrazu do rzeczywistości tej duchowej jest tak 1:1, nie? Bo wiadomo, że o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, mówimy w wielu metaforach, w wielu obrazach, które jakoś nam może przybliżają. Ale co Pan Jezus chce tutaj powiedzieć Nikodemowi? Królestwo Boże dla tych, którzy się rodzą na nowo. Tak najogólniej mówiąc. A jak to się ma do tego, co mówi Nikodem? To właśnie żeśmy mówili, nie chcę się już powtarzać trochę za bardzo, ale trzeba się wysilić trochę, żeby ten związek logiczny zobaczyć. Nikodem jest tutaj jakby zdezorientowany, ja widzę. Nie? Zdezorientowany. Pan Jezus poszedł w takim kierunku w tej rozmowie z nim, że on jest no, totalnie zaszokowany i w zasadzie nie wie, o co chodzi. I nie właściwie, to duchowa, to taka. No właśnie, trzeba się zastanowić, bo ja mówię, czytamy to, żeby zrozumieć najpierw znaczenie dla tego sensu, które było pierwotnie, ale mówię, z tego jest jakaś idea, którą chcemy też zrozumieć, nie? Chcemy mieć dla siebie jakąś ideę, kupić. W jakiej sytuacji my byśmy popełniali ten sam błąd, co Nikodem? Nie? Bo Nikodem ewidentnie gdzieś był w innych butach, niż być powinien. Nie? I Pan Jezus go sprowadza jakoś. Nie? Już o tym wspomniałem, że patrzy się na rzeczy jakoś tak zewnętrzne. I to zarówno w tym stwierdzeniu, że wiemy, że przyszedłeś od Boga, bo takie rzeczy czynisz, a tutaj też fizycznie myśli. No jak mam się narodzić? Mam wejść znowu i widzi literalną kobietę, z powrotem wchodzi. Takie obrazy zewnętrzne. Nie? Podobnie jak Samarytanka. Też tak. Tak. W drugiej części tego fragmentu witamy Anię serdecznie. Po przerwie. Bardzo się cieszę. Ja tylko się chciałam tak krótko zapytać, to czy już omówiłeś ten Genezis? Jeszcze czy nie znam? Miesiąc temu. Ja pomyślałam, że będziesz to omawiał przy zajęciach, więc wiesz. Dzisiaj był prolog Jana i teraz jest trzeci rozdział Jana. I teraz końcówka, te wersety od 9 do 12. Nikodem cały czas jest zdezorientowany. Jak to się może stać? Jezus mu odpowiedział, rzekł mu: jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? Czyli ten fragment, on mówi tak, że on jako nauczyciel w Izraelu coś powinien wiedzieć i
uzupełnić to świadectwem Jezusa. A myślę, że to i to jest spójne. Świadectwo Starego Testamentu z tym, co mówił Pan Jezus. I tutaj brat zaczął mówić, co tenże Nikodem powinien wiedzieć jako znawca prawa, że tego nie wiesz. Nie? I wspominał brat o Ezechielu, ale ja kilka takich tekstów spróbuję podać, które gdzieś mówią o ponownym narodzeniu, może nieco, niekoniecznie dokładnie o to samo nazewnictwo chodzi, bo to też nie zawsze chodzi o to samo, ale jakaś idea, która jest, ona w Starym Testamencie też się pojawia. Jeremiasza 24,7. Dam im serce zdolne do poznania mnie, że ja jestem Jahwe. Oni będą narodem, ja zaś będę ich Bogiem, ponieważ powrócą do mnie z całego serca. Dam im serce zdolne. Czy tu jest jakiś motyw przemiany? Jeremiasza 31-33. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, wyrocznie Jahwe. Umieszczę prawo w głębi ich jestestwa. Wpiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni coś będą mi ludem. Czyli jest Boże działanie na rzecz tej przemiany. Jeremiasza 32-39. Dam im jedno serce, jedną zasadę postępowania, by się nie zawsze bali dla swojego dobra i swych potomków. I z Ezechiela 11-19. Dam im jedno serce. Popatrzcie, jak ten motyw tego jednego serca się tam pojawia wielokrotnie. I wniosę nowego ducha do ich wnętrza. Nowe serce, nowego ducha do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne. Ezechiela 36:26. Dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Dokładne powtórzenie tego samego. Tylko, że Jeremiasza pisze, że nowe przymierze, to jest tak wyjątkowo podkreślone. Tak, tak, tak. Nie, i Pan Jezus się pojawi w kontekście nowego przymierza właśnie, ale tak, to stare... Jeremiasza także te nowe przymierze nawiązuje, bo tak. W każdym razie znawca prawa powinien to wiedzieć. A jeszcze jest fragment, którego może w całości nie będę czytał. To jest Ezechiela 37, od 1 do 14, gdzie jest opis, jak jest dolina wyschłych kości, dolina wyschłych kości i dzięki Bożemu działaniu te kości zaczynają ożywać. Nie? Czy jest to nowe stworzenie, ponowne narodzenie, czy jakkolwiek to nazwać, idea gdzieś mieści się w tym nauczaniu, które nauczyciel prawa powinien wiedzieć. Nie? A teraz przychodzi Pan Jezus, niejako ten, który jest zakończeniem tamtych wszystkich zapowiedzi, i on to realizuje, więc do tego, co tam wiedział, dokłada jeszcze to nauczanie, ale niestety no, to jest opór. Tamtego nie rozumie, a tego nie przyjmuje. Jest nauczycielem. Jest nauczycielem. Nie? No, myślę, że Nikodem wyciągnął lekcję, bo spotykamy Nikodema w zupełnie innej odsłonie pod koniec Ewangelii, więc to widać, że to spotkanie z Jezusem było dla niego brzemienne w skutkach. Nie? W Hebrajczykach szczególnie też podkreśla ten fakt. Ale właśnie ciekawe to, czy to rzeczywiście było zdarzenie, które było w szabat. Po szabacie, zdaje się, tak? Czytaliśmy. Bo to całkiem, że nikogo mogła uznać jako Pana szabatu, przyjdzie do Niego, on w tyle wiedział, a tak naprawdę wskazał mu, tam jest zupełnie co innego. Nie? Po szabacie, czyli to była niedziela wieczór, początek niedzieli według tamtej rachuby czasu. Dobrze, wejdźmy teraz w ten środek. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Ten ósmy werset jeszcze. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. A tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I tutaj znowu język przekładu nie oddaje tej gry słów, ponieważ tam jest odmiana pneuma, zarówno w wietrze, jak i w duchu. Tak, tam jest... Po prostu jedno słowo w oryginale, zresztą w hebrajskim funkcjonuje podobnie ruach jak pneuma w Nowym Testamencie w Grece, więc ja kiedyś przeleciałem w całym Starym Testamencie wszystkie słowa ruach, jakie są w Starym Testamencie i tak na moje oko gdzieś pół na pół jest wiatr z duchem. Kontekst
Tak. Krzysiu, coś chciałeś? Właśnie chodzi o tą księgę rodzaju, że właśnie ulepię z tego prochu, tak i w domu. Tak, neszamach. Tchnienie bardziej niż sam ruach. Dobrze, w każdym razie to jest ciekawe, że no, ten wiatr, co się narodziło z ciała, ciałem, coś z duchem jest. Teraz, co Pan Jezus chce powiedzieć? W tym 8 wersecie na przykład, no, to już duchem jest, a ten duch to jest taki, że nic nie wiesz. No skąd jest, co się dzieje, no to jakoś się coś dzieje, ty nie wiesz, jakim to się sposobem dzieje, ale się zadzieje. Nie, dla mnie to jest, ja kilka razy się używałem tego terminu i mi się podoba, imponderabilia. Imponderabilia to jest takie słowo, które pokazuje, że coś się dzieje w jakiś nie do końca jasny, wytłumaczalny sposób. W jakiś taki dziwny. No wchodzi się gdzieś i człowiek jest pod wpływem jakichś wrażeń. Coś się dzieje. Nie jest w stanie tego do końca sprecyzować, ale jakieś emocje zaczynają grać. Nie? Tutaj też mówię o duchu. To nie jest rzecz, którą ty jesteś w stanie matematycznie rozebrać, jakoś zrozumieć mechanikę tego ponownego narodzenia. To jest dzieło ducha, takie dla ciebie trochę nieuchwytne, bo wie jak chce. Natomiast skutek jest po prostu namacalny, wyraźny, konkretny, ale samo, jak to się wszystko zadziało, to jest tak niesamowite Boże dzieło, które no nie... Stwórcy, bo skoro duch, dusza i ciało jest tutaj narodzeniem, tak? A nowe narodzenie to jest duch, dusza i ciało wraz z Duchem Bożym, tak? Nie, tylko że tu chodzi o skutek, że nie widzimy ducha działania, znaczy jego pracy, można powiedzieć, ale skutki tego, jak na razie owoce, tak. I powiem, że jak mówimy świadectwa, jak słuchamy świadectwa, to każdy o swoim spotkaniu z Bogiem inaczej opowiada. Tak, inaczej odbiera. Nie ma jakiegoś jednego schematu, że zdziało się od A, B i sobie zrobimy mechanikę ponownego narodzenia. Schemat ponownego narodzenia. Punkt pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. No nie, nie da się tego ująć w żaden jakiś taki logiczny wątek. Proszę? Ja osobiście nie widzę tego schematu. Okej. Ja myślę, że ten tekst mówi, że Bóg działa, albo właśnie, ja bym powiedział, podsumował to tym, że Bóg jest suwerenny, Bóg działa jak chce, kiedy chce, z kim chce, w jaki sposób chce i nam nic do tego. Mówi o to, że ten duch świadczy z duchem waszym, że dzieci Bożym jesteście. Tak, tak, to już my odbieramy ten finał, tak jest, odbieramy, że tu już jesteśmy w tym miejscu. Ale ciało jest martwe, można powiedzieć, tylko takim człowieczkiem, który się na nowo nie narodził, tak? Dokładnie. Dlatego musisz się ponownie narodzić. Czyli tutaj ten tekst, ten fragment, gdybyśmy wrócili jeszcze do tego tutaj obrazu, bo tu jest, żeby żyć tym autentycznym, pełnym, nowym życiem, trzeba się ponownie narodzić. Taka gdzieś idea kryje się za tym pierwszym fragmentem. Ten drugi fragment mówi jednak, żeby tak żyć, musi zaistnieć śmierć. Tu jest akcent na nowe narodzenia, tu jest nagle śmierć potrzebna do tego, żeby żyć. I przejdźmy do tego drugiego fragmentu, od 13 do 21. I wydaje się, że jak są ułożone w taki sposób tutaj, no to główny akcent pada na ten fragment. Nie? Bo tu jeszcze jest dosyć enigmatyczne stwierdzenie, że musimy się narodzić, coś się ma wydarzyć, takie trudne. A tutaj pokazuje bardziej, że to jest dzieło właśnie. Jakie dzieło? 13 werset. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który z nieba wstąpił, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Piękny werset. 13 werset to on mi sen z powiek ściągał. Narracja Jana tutaj, tak? Tak, tu tak raz, że dostrzegłem, że tu się zaczyna narracja Jana po dialogu Jezusa z Nikodemem, ale jaka to jest perełka ten werset, ale to za chwilę. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bo Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony.
Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat. Czujemy też znowu związki z prologiem Jana. Nie? Potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. To, o czym byśmy rozmawiali, Dominik, w przerwie. Dokładnie to jest tutaj, ten motyw się tutaj pojawił z mocą. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę. Czyni prawdę. To właśnie mówimy, oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Nie? Czynić prawdę. To też ta prawda, słowo, ma większe konotacje. Ciekawe bardzo, ale to nie na dzisiaj. Przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. I ten fragment, tutaj zaznaczałem literki, no tu jest troszkę więcej. Zmierza wszystko do C. A, B, C, B1, A1, tak. Czyli jest najpierw. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. I tu jest ta fraza, który jest w niebie. Ona nie we wszystkich tekstach występuje. Sprawdźcie w swoich przekładach, czy macie to dopowiedziane jeszcze, który jest w niebie. To dam w nawiasie, bo tekst bizantyjski zawiera tą frazę, teksty aleksandryjskie niekoniecznie. Nie wiem, czy wszystkie, drobiazgowo nie badałem, ale taka jest gdzieś ogólnie. Nikt nie stąpił do nieba, tylko ten, który stąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. O czym tu jest to ten werset? O co tu chodzi? Jakbyśmy się najpierw skupili na tym jednym tekście. Pan Jezus wczoraj, dziś, czyli taki sam na wieki, że zawsze jest w niebie. Czy widzimy w tym wstępowaniu, bo to tylko jest tu, góra, dół i już, nie? Ale dalej 31. Dobra, ale poczekaj. Nie. Będzie coś się dopełniać. Spokojnie, pomału. Nie. Jeśli jest sformułowanie, nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba. Pamiętamy, Ewangelia Jana była pisana pod koniec pierwszego wieku, kiedy śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa to były powszechnie komentowane rzeczy. Tym żył Kościół. Więc jak powiem, wstąpił do nieba ten, który wstąpił, to mam za tymi prostymi określeniami duży worek pojęciowy. Bo wstąpił z nieba. Ale po co wstąpił z nieba? Czy nie jest dzieło krzyża celem tego wstąpienia? On tu nie pisze, że wstąpił po to, by wykonać taką misję zbawienia, coś tam, ale samo... To jest taka zajawka. Wstąpił z nieba w jakimś celu. Nie wstąpił do nieba tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. To jest taka ciekawa gra słów. Ale myślę, że kiedyś Marek do mnie zadzwonił któregoś dnia i mówi, przeczytam ci jeden fragment z Księgi Wszysłów. Sięgamy do tego fragmentu. No, 30 rozdział. Bo jakbyśmy rozmawiali wcześniej, bo o takie wstępowanie i stępowanie, to przy drabinie Jakuba, gdybyśmy sobie przypomnieli, tam też aniołowie wstępowali i stępowali. Taka idea gdzieś się pojawia, nie? Ale to, co jest w 30 rozdziale, no to już ma... Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Nie? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? A jakie jego imię jego syna? Czy wiesz? Taka myśl w Księdze Przysłów, która jest no, taką paralelą do tego, co czytamy tutaj w Jana. I chodziło mi też... I w prologiem też chodzi dialog. Także to jest... To jest no, niesamowite, jak pojemny jest ten werset, który zawiera takie tylko techniczne. Był u góry, stopinał, powrotem wstecz, teraz jest tu. Takie jakby tylko ruch był, nie? W lewo i w prawo, czy w górę i w dół.
Także to jest, mówię, piękny tekst, a odkrywanie jakichś takich głębszych sensów, które stoją za prostym sformułowaniem, no też jest niesamowite. A jeden to jest ten wersety, czyli jakby symetrycznie. Światłość przyszła na świat, czyli jest też idea tego zstąpienia z nieba. On stąpił, żeby być tą światłością. Te wszystkie elementy, po co on stąpił? Słowo, światło, życie, nie? To wszystko jest w tym, nie? Ale niestety przyszedł po to, żeby kogoś ratować, no ale umiłowali bardziej ciemność. 53 rodzin za jasno. No, dobrze. Teraz drugi fragment. Wąż na pustyni. Czyli wycieczka do Starego Testamentu, do historii z wężem i odniesiona do Chrystusa, do Jego dzieła. Nie? Kto wierzy, tak jak wąż był wywyższony, tak syn musi być wywyższony, żeby wierzący w Niego mogli żyć wiecznie. A werset 18, kto wierzy w Syna, nie będzie sądzony, a kto nie uwierzy, już jest osądzony. I tam w tej historii z wężem też było tak, nie? Że jak ktoś nie spojrzał, no to wydał na siebie wyrok. No. No i myślę, też nie dziwota, że tak umiłował świat, dał Syna. I tutaj mówię, w tym tekście nigdzie nie pisze o tej śmierci, ale dał Syna, to co znaczy dał Syna? Dał Syna na śmierć, dał Syna na krzyż. I dlatego tu jest jak gdyby główny akcent. Tam w pierwszej, w górnej części musisz się narodzić, a tu jest pokazana ta, co się musiało wydarzyć, żeby w ogóle można było rozmawiać o ponownym narodzeniu, o nowym życiu. Izajasza 9:5, nie? To jest powiedziane, że Dobrze, tu już żeśmy ten przysłów 34 werset omówili. W dolnym fragmencie, no właśnie, to jest w kontekście sądu. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. No i w zasadzie są trzy razy akcent na ten sąd, że ludzie umiłowali bardziej ciemność. I teraz pamiętacie ten fragment z prologu. Świat przyszedł, świat przez niego powstał, ale świat go nie poznał. Przyszedł do swoich, swoich go nie rozpoznali. To jest jakaś konsekwencja tego nierozpoznania, która prowadzi do sądu. Bo ten 9:5 pisze, że albowiem dzieci narodziły się nam, syn jest nam dany. Spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny radca, Bóg mocny. Ojciec, książę pokoju, ojciec wieczności, dobrze. Drugi fragment o tym Mojżeszu i zobaczmy na symetrię tych dwóch tekstów. Werset 14 i 15 mówi o tym wężu, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I kto wierzy, nie będzie osądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Paralela takiej antytezie troszeczkę jest, czy takim rozwinięciu. No i skupia się to wszystko na 3:16-17. Bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto we nie wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Przed chwilą mówiliśmy sporo o sądzie, a tutaj pisze, że nie przyszedł, żeby sądzić. Innym razem przyjdzie. No wróćmy. Aha, dobra, tutaj pisze tak. Skupmy się na tym przez chwilę. Na czym polega ten sąd? W tej dolnej części. Teraz, czy to jest w sprzeczności w tym stwierdzeniu, że przyszedł na świat, aby był zbawiony, a nie żeby sądzić?
Bo to jest ewidentnie, tam pisze, że będzie ktoś sądzony na podstawie określonej reakcji, a ty pisze, że Jezus nie przyszedł, żeby sądzić. No, cichu. Tutaj to, czy ktoś będzie sądzony, czy nie, będzie determinowane znajomością czy poznaniem Syna Bożego. Więc w ten sposób, czy w takim sensie Jezus przyszedł, aby nie sądzić, aby zbawić, żeby pokazać siebie, czy dać siebie jako antidotum na ten, na uniknięcie sądu. Warto też zwrócić uwagę na kontekst i tło tej samej rozmowy. To jest taki dodatkowy jakby cegiełka w rozumieniu tego słów Pana Jezusa, ponieważ nie możemy zapominać, z kim Pan Jezus rozmawia. Był to nauczyciel prawa, zakonu mojżeszowego. Oni też wydawali wyroki. On należał do jednych z tych, którzy rzeczywiście wykonywali, sądził. I ci ludzie też, jako środowisko, też mieli swój własny osąd, nie tylko na temat związku z Izraelem, ale też mieli osąd co do Pana Jezusa. Ale ja myślę, że to jest dodatkowa jakby cegiełka, żeby zrozumieć całością tej sprawy, to trzeba z różnych stron na to spojrzeć. Bo jak w szkosie 3:36 to samo mówi, kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, a kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, ale gniew Boży ciąży na nas. I na każdym ciąży, aż uwierzy, bo jak nie uwierzy, to ten gniew wie. Tak? Czyli sens przyjścia Pana jest po to, żeby zbawić. Tak. Być światłym. A jeśli ktoś się nie zbliży do Niego, to ten sąd, jakiś rykoszet, jakieś coś naturalnego, nie że specjalnie przyszedł w tym celu. Tak? Nie ja was będę sądził, powiedział w innym miejscu. Słowo, które powiedziałem, ono będzie waszym sędzią, nie? Nie, więc to myślę, że chodzi o taką grę tych idei sądu bez sądu, nie? Jakby mówię, że... Dobrze, i tym akcentem zmierzamy do szczęśliwego końca dzisiejszego spotkania. Proszę? Końcem dzisiejszego przedobiedniej części. Nie wyczerpamy. Jest co? Wyczerpiemy temat wieczności może. Temat wyczerpiemy w wieczności, a póki co... Mówisz na Husztana i wiarę w kontekście tego, że tak mówię, świata. Że ten Jezus, tak, ale tak naprawdę to zamurzenie, to tak głębia i to dokonania, czyli aktu Boga w nas, no to... Tak, czyli to jest podsumowanie. Zacząłem od tego tekstu z Wielkiego Nakazu Misyjnego. Zanurzajcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I w zasadzie to, o czym dzisiaj była mowa, to była mowa o tym zanurzeniu. To jest źródło naszej tożsamości, naszego Stworzyciela, Bóg jako Ojciec, Jezus jako małżonek i Duch Święty jako ten, który obdarowuje oblubienicę pańską. I zapłacą za grzechy, tak. Darem łaski, że więc to jest do tego, żeby to osiągnąć, potrzebne jest nowe narodzenie. Musimy się ponownie narodzić z wszelkim zrozumieniem tego, gdzie jest przyczyna narodzenia. No a to narodzenie i wszystko, cokolwiek może się zadziać w naszym duchowym życiu, wynika z tego, że Bóg okazał miłość swoim Synu, zesłał Go na świat, by On umarł, abyśmy przez Jego śmierć mogli żyć. Nowe życie, nowe narodzenie, dlatego, że Bóg swej miłości zesłał Syna na śmierć, abyśmy mogli żyć. No tak, tylko że jak mogę zadać pytanie, bo tutaj bardzo cicho mi trajkota, że trajkota. Musimy po prostu wydać owoc, musimy się narodzić, tak? No, wiele osób by chciało się musić narodzić, wydać owoc, a co jeśli mi się na nowo nie narodzamy i na nowo nie wydajemy owoc, tak? No, trzeba odpowiedzi, tak? Do Boga jakieś to sprawy. Tak, to... Bardzo, bo co, Krzysiek, tak naprawdę ci tego nie załatwi. No. Nie. Ja rozumiem, u najwyższego. Przesłanie Krzyśka mamy zerwać z ciągnięciem ludzi do jeziorka i czcić ich wodę, tak? Czy ja tak dobrze zrozumiałem? To znaczy, oby Bóg pobłogosławił, żeby nowonarodzonych chrzczonych było jak najwięcej, ale nowonarodzonych przez Boga. No właśnie. Słuchaj, załatw sobie to tam, gdzie trzeba, a nie tutaj wylewać z wymarzeniem. Dobrze, kochani. Przed nami przerwa. Dobrze, Krzysiu.
Krzysiu, rozumiemy, rozumiemy. No nie rozumiecie, wyście. Rozumiemy, nie, zgadzamy się z tobą całkowicie. Dobrze. A jak ktoś przyjdzie do pastora i mówi, tego coś nawrócił, tam leży pod płotem pijany. Widocznie ja tylko nawrócił, a nie Bóg. Dobrze, kochani. Za chwilę będzie przerwa, już będziemy jeść za chwilę. Jak pozwólcie, się pomodlę jeszcze. Pomodlę się jeszcze. Dziękuję Ci, Boże, za ten czas poranny, za to, że nakarmiłeś nas swoim słowem i możemy dziękować Ci tylko za to, kim jesteśmy. Dzięki temu, że Ty tak cudownie działasz. Dziękujemy za nasze zanurzenie w Tobie, Ojcze, w Synu, w Duchu Świętym. Prosimy, by te rzeczy nie były dla nas jakąś abstrakcją, ale żeby rzeczywiście dotykały naszego codziennego życia i by to, kim jesteśmy w Tobie, dzięki Tobie, dla Ciebie, mogło uzewnętrznić się w naszym życiu. Prosimy zatem o Twojego Świętego Ducha, o Twoje prowadzenie, o to, byśmy mogli wzrastać w wierze, w miłości, w tym, czego Ty od nas oczekujesz. Teraz też dziękujemy za możliwość wspólnego spożycia tego posiłku. Pobłogosław go, Panie, by nas pokrzepił, wzmocnił. Dziękujemy za siostrę Alę, która tak się krząta przy tych sprawach, dzięki czemu możemy teraz ten smaczny posiłek zjeść. Dziękujemy za wszystkie Twoje dary. W imieniu Pana naszego Jezusa. Amen.